Gramy duele, ale muszę wygrać, nie dając poprawnego państwa. Taki challenge sami mi wymyśliliście. A jeżeli macie jakieś pomysły na challenge, to możecie pisać w komentarzach. Specjalnie pod ten challenge na swoim drugim koncie spadłem do takiego goldzika na 686 punktów. No bo w tej najwyższej dywizji nie miałbym absolutnie żadnych szans w tym challenge'u. I tak myślę, że będzie to mega ciężkie. I też jest jedna ważna zasada, bo czasem też mogę nie wiedzieć, w jakim kraju jestem. I jeżeli mimo wszystko dam dobry kraj, to automatycznie pojedynek się kończy i oddaję wina. I zanim zaczniemy, chcę wam tylko oddać to, jak bardzo wam dziękuję, że tak pięknie ten kanał się rozwija. I że tak dużo z was chce czegoś ciekawego się dowiedzieć i wraz ze mną uczyć się wielu nowych rzeczy. Bo ja wcale nauczycielem nie jestem, sam jestem dość słaby, ale bardzo chcę się czegoś nauczyć, żeby być coraz bardziej to świadomym człowiekiem. I jeżeli chcesz dołączyć do naszej ekipy, to oczywiście zachęcam do subskrybowania. No i możesz ocenić ten materiał wedle twojego uznania, albo ci się podobał, albo nie. Miłego oglądania. No to lećmy z pierwszymi duelsami, ponieważ mega mnie to ciekawi, jak pójdzie. I gramy z gościem, który naprawdę ma te staty kozackie. Jest to już prawie master dywizji, ale ma bardzo duży level, także nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Tym bardziej, że pierwszy kraj to prawdopodobnie jest jakaś Indonezja, Malezja. A przecież wy wiecie, jak ja uwielbiam Indonezję. Ale w Indonezji na pewno jesteśmy z racji tego, że są sklepy indonezyjskie. Dobra. Jak tu dać, żeby było jak najbliżej Indonezji? Tutaj jest najczęściej, ale wiecie co, pójdę gdzieś w te rejony Malezji, żeby była nieźle przykryta Indonezja. Patrzcie, on też dał... Ej, patrzcie to, on też dał praktycznie te same rejony co ja. No ale już w pierwszej rundzie mu troszkę odbieramy, a tutaj mamy chyba do czynienia z... Jest flaga Austrii, ale to jest kamera drugiej generacji, co by mogło nam pokazywać, że jesteśmy raczej w Niemczech. Ale nie jestem pewny, tutaj wolałbym się upewnić. I z reguły wiem, że w Niemczech ten Hamburg mi oddawał. A jeżeli to są Niemcy, no to muszę ryzykować jakoś, żeby mieć jakiekolwiek szanse z moim oponentem. Bardzo mnie ciekawi ten challenge'ik, ale nie będzie to proste. Jest flaga Turcji, więc prawdopodobnie jesteśmy przy jakiejś ambasadzie. Jak jesteśmy przy ambasadzie, to raczej jest to Berlin. To wiecie co? Dam, że jesteśmy gdzieś w Kostrzynie. I to był Hamburg, moi drodzy, więc mogłem dać rejony Danii, ale cyk, zabieramy mu kolejne 800 punktów, pomimo tego, że po raz kolejny nie jesteśmy w dobrym kraju. Ale tutaj może być o wiele ciężej. Tak, CDM MX, jesteśmy w Meksyku, moi drodzy, i prawdopodobnie w stolicy tego kraju. Mój przeciwnik raczej też to będzie wiedział. Skąd jest najbliżej do Meksyku? Stąd? Kurde. W sumie stąd czy z Gwatemali? Nie, moim zdaniem na tych rejonach Gwatemali. Dajmy gdzieś ten rejon Gwatemali po prostu i zobaczymy, czy będziemy bliżej. Bo wydaje mi się, że to jest po prostu Mexico City, a żeby przeciwnikowi nie dawać zbyt dłużej. Chociaż kurde, nie, to jest raczej Meksyk. To był centralnie Meksyk, no i mój przeciwnik niestety to, moi drodzy, wiedział i dostajemy potężnego hita. No to był prosty Meksyk. Niestety te proste rundy nie są dla nas sprzyjające. Tutaj mamy do czynienia z Włochami, co widać od razu po rejestracjach samochodowych, Carabinieri. Raczej brzmi to jak mega południowe Włochy. Kurde, także w sumie może tutaj nie... Albo nie, wiecie co? Dajmy może te zakamarki Tunezji. O, i to może być całkiem niezły strzał, bo obejmie te całe południowe Włochy i powiem wam, że no kto wie. Być może tutaj będziemy bliżej? I tak, jesteśmy, ale o ciupinkę. Kolejna runda to healing. Healing nas za bardzo nie obchodzi, a healing jest w Afryce. Ej, ale w sumie ja nie mogę dać dobrego kraju w Afryce, to muszę się upewnić, gdzie jestem. Bo wygląda to trochę jak Botswana, jak Lesotho, jak może nawet Eswatini. Nie, Eswatini to nie jest. Bardziej bym stawiał, że to jest, moi drodzy, Botswana. On już strzela, wiecie co? Najbezpieczniejszym strzałem, żeby nie przegrać tego, będzie Lesotho, bo Lesotho to na pewno nie jest i dajmy gdzieś te rejony Lesotho. Tak, to była Botswana. On wraca niestety do maksa, my do 4400 punktów. No i tutaj będzie ciężko, bo już mamy z miejsca 1500 strat. Ale może kolejna runda nam troszeczkę pomoże. Kolejna runda niestety jest prawdopodobnie w RPA, więc RPA jest wszędzie, kurczę, niedobre strzał. Chociaż nie, to nie jest zdecydowanie język, którym się posługują w RPA, okej. Czy to może być Puerto Rico? Może być, wiecie jak ja uwielbiam Puerto Rico. Wcale nigdy nie przegrywałem. Nie, jest znak pary, co oznacza Amerykę Południową. Więc jesteśmy być może gdzieś w Brazylii. Tak, wydaje mi się, że Brazylia jest teraz najsensowniejszym tutaj krajem. Są przednie blachy samochodowe, więc na pewno nie możemy być w
w Puerto Rico, ponieważ w Puerto Rico samochody nie mogą mieć przednich blach, w sensie one są po prostu niewymagane, więc myślę, że jesteśmy w Brazylii. Tutaj często na tym jest napisane Brazylia, w tym wypadku nie ma. No to wiecie co, czy to pójdę, nie wiem w co. Wiecie co, o, pójdę w Paragwaj, bo tego kraju i tak nie ma w GeoGuessrze, a jest chyba najbliżej tutaj tych rejonów Brazylii. Więc tak, to była po prostu stolica tego kraju. No okej, on dał Brazylii i znowu jest bliżej. Kurczę, nie wiem jaki, musiałby być chyba jakiś kraj pokroju Niemiec znowu. I gdzieś właśnie rejony Hamburgu ja bym dał Danii i wtedy miałbym szansę. No ale dobra, zobaczmy kolejny kraj. Kolejny kraj to jest Turcja niestety. I Turcja nie będzie za bardzo owocna. No ale dobra, musimy wywierać presję na przeciwniku. Wiecie co, to mogą być bardziej te rejony. Więc pójdę w Syrię, na granicy syryjsko-tureckiej i będę liczył, że może będzie trochę farta. Chociaż może trzeba było walić w Bułgarię. Albo gdzieś tutaj, w te rejony Gruzji. I zobaczymy. No niestety, trzeba było dawać Bułgarii. To był Istanbul i czyżby już koniec? Tak jest, o 5 punktów. Gratulacje dla przeciwnika, ale to tylko pokazuje, jak ten challenge jest ciężki. Abyśmy my ten challenge zaliczyli, to wydaje mi się, że jedyna szansa to, żebyśmy dostali naprawdę gościa Boba, bo w tym wypadku było to zdecydowanie za ciężkie i teraz dostajemy takiego typowego goldzika. Zobaczymy, na ile tego ziomka stać. Tym bardziej, że pierwsza runda jest z Norwegii. Zresztą to doskonale widać, bo były zielone blachy. Dobra, jak wiemy, że Norwegia, to wywieramy presję. Ja czuję, że to jest bardziej północna, więc strzelam tutaj w Szwecję i ona ładnie przykryje tutaj tą część Norwegii. I to może być właśnie jeden z tych krajów, które nam będą zdecydowanie bardziej sprzyjać w walce. To była ta część Norwegii, więc niestety nasz przeciwnik był bliżej i z miejsca tracimy 900 punktów. Czyżbyśmy byli w Polsce? Nie, to są Węgry. Są węgierskie słupy, które są praktycznie takie same jak w Polsce, ale to są Węgry. Więc wiecie co? Myślę, że jeżeli chodzi o Węgry, najsensowniejszy będzie strzał gdzieś tutaj, blisko słowackiej granicy. Tak, dajmy po prostu tutaj i liczmy na to, że nasz przeciwnik nie będzie wiedział, że to Węgry. Musimy wywierać presję, ponieważ musimy mieć jakiekolwiek szanse na wygraną. Tak jest! Nasz przeciwnik walnął w Łotwę, a to były Węgry na samej granicy z Austrią, więc tutaj zdecydowanie, gdybym dał Austrię, bym więcej zyskał, ale git, bo pierwszy przeciwnik dostał już, znaczy pierwszy, drugi przeciwnik dostał niezłego hita, a tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia ze Skandynawią, to wcale nie jest taka dobra wiadomość. To jest Norwegia, bym powiedział. Wręcz jestem pewny, że jesteśmy w Norwegii, więc będę musiał oddać strzał gdzieś w środkową Szwecję, na granicy oczywiście z Norwegią. Dobra, oddajmy. Wale, że jesteśmy gdzieś tutaj centralnie. Myślę, że to będzie. Tak! Zobaczcie, jaki strzał! Lillehammer to było! Ale gościu i tak był bliżej. Kurde, bele. Ajajaj, ale tutaj ładnie strzelił ziomek w Lillehammer. No i on też tu będzie wiedział, że to jest Grecja. I teraz jaki teren Grecji wybrać? Żebyśmy mieli. Ateny są takim najlogiczniejszym, ale ja tutaj walnę gdzieś na albańskiej granicy, no, żeby były jakiekolwiek szanse, ale myślę, że tutaj gościu niestety nam zabierze sporo punktów. Chociaż, czyżbym? Jestem troszeczkę bliżej, także bęk, zabieramy mu 133 punkty, niedużo, ale każdy się liczy. To jest Kirgistan, więc żebyśmy byli najbliżej Biszkeku, walnijmy, że jesteśmy gdzieś tutaj w oczywiście Kazachstanie. Także myślę, że tutaj się i tak nieźle schilujemy. On dał po prostu Biszkek, także zyskuje dużo punktów. Kolejny kraj jest chyba największym dla nas problemem. Kurczę, bo to jest Litwa, Łotwa, Estonia. Choroba jasna, jak walnę w jeden z tych złych krajów, to od razu przegrywam. Póki co schilowaliśmy się na maksa, ale teraz się boję. Chyba nie będę ryzykował. Nie wiem, walnę w Kaliningrad. Tak mi się wydaje, bo nim. O, ten znak, dajcie ten znak. On mi może uratować życie tutaj. To jest Mazo. Tak, to jest G kropka, czyli oznacza Litwę. To jest tylko i wyłącznie Litwa, więc walę gdzieś tutaj w Łotwie, żeby mieć. Albo mogę dać w sumie ten Kaliningrad. No, ale głupio zrobiłem. Dałbym Kaliningrad, to bym wiedział na pewno, że to nie Łotwa. Ale wydaje mi się, że takie znaki były tylko w Litwie. Te G kropka na końcu. To jest chyba taki typowo litewski znak. Mam nadzieję. Tak jest, to była Litwa. Jakbym dał Kaliningrad, to zobaczcie, ile bym mu zabrał. No, ale niestety. Dałem tutaj rejony Łotwy. Mogłem pomyśleć, bo rzeczywiście tutaj Kaliningrad by oddał zdecydowanie bardziej. Tak, jest Gazę. Więc jesteśmy w Austrii, tylko jakie to są regiony Austrii?
Kurczę, jest Wiedeń napisane. Dobra, ale tutaj jest prosto, bo jeżeli jest to Wiedeń, to dajemy w stolicę Słowacji, czyli Bratysławę i nie będziemy wcale aż tak daleko. Tak jest, to był po prostu Wiedeń, także mój przeciwnik niestety zabierze mi całe 300 punktów. Nie jest to jakoś dużo, ale jednak zabiera. Kolejny kraj i tutaj wam powiem, że pomyślałem w pierwszej chwili o Izraelu, ale to nie jest niestety Izrael. To jest prawdopodobnie... Co tutaj mamy? PE napisane? What? To jest prawdopodobnie, chciałem powiedzieć, Jordania, ale teraz mam pewne wątpliwości. Ale nie, no to musi być Jordania. Tak mi się wydaje, że jesteśmy w Jordanii, bo jeżeli nie jesteśmy, to tutaj mogę dostać niestety potężnego hita. Ale nie, no raczej jest to Jordania. Ale tu są żółte blachy. Ale nie, przy jednym samochodzie. Kurde, bele. Nie, to musi być Jordania, czyli... Gdzie dawać w Jordanii? Jeżeli to jest Jordania, gdzie tutaj najlepiej będzie strzelić? Oj, tutaj jest Jordania, więc może bym poszedł, wiecie co? Dam w Syrię, bo Syria jest zdecydowanie najbliżej Amanu, więc myślę, że to była... A nie, to była, patrzcie, właśnie, to była nie Jerozolima, ale zabiera mi 900 punktów, kurde bele. Dobrze, że dałem w Syrię, bo chciałem właśnie taki Izrael próbować. To jest ciężka runda, to jest Argentyna i myślę, że Argentyna gdzieś w tych rejonach, więc wiecie co? Pójdźmy gdzieś tutaj w Chile. Wywierajmy presję, bo może ziomek nie wiedzieć, że to jest prawdopodobnie Argentyna. Tak mi się wydaje, że to jest Argentyna. Ja ryzykuję, bo to jest jedyna szansa moja, żeby tutaj coś działać. Wow, on znalazł centralnie dobry region. W ogóle gościu znajduje te regiony bardzo ładnie. I przegrywamy niestety. Silver Division. Powiem wam, że im dalej w las, tym coraz ciężej. O wiele bardziej myślę, że ten challenge będzie najcięższym, jaki kiedykolwiek robiłem na tym kanale. Ale cóż, walczymy dalej. Kolejne duele, póki co drugie i drugie przegrane. Ja jeszcze chciałem tak w ogóle pozdrowić Mikołaja z Sycyny. Bardzo miło mi, stary, że oglądasz te odcinki. A kolejnym moim przeciwnikiem jest Silverek 579. I to jest już potężny zawodnik, żeby mieć szansę go wyeliminować. Tym bardziej, że pierwsza runda jest w Rumunii. To są typowo rumuńskie supy. Plus mają białą końcówkę. Typical Rumunia. I wiecie co, żeby w Rumunii mieć szansę, dam gdzieś w te rejony Serbii. O tutaj. Tak, pójdę w te rejony Serbii i będę liczył, że ziomek nie wie, że to Rumunia. I tak jest, mój przeciwnik nie wiedział, ale zobaczcie jeszcze jak na złość było to praktycznie przy granicy z Ukrainą, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że z miejsca mu zabieramy dużo punktów, bo on nie jest chyba aż tak dobry, może się pogubić. Ale to nie jest teraz dobra wiadomość, że nie wiem w jakim kraju jestem, bo on wygląda mega... O, nie gadajcie, że nie ma tutaj już dalej drogi. O, ja pierdzielę. No niedobrze, zobaczcie, nie mogę tutaj dalej jechać. Ojej, te słupy coś mi przypominają... Ale nie pamiętam. Kurczę, ja też nie jestem aż tak dobry z tych wszystkich supów elektrycznych. Bo często... No to jest niestety tak... O! Sajda Kartodomo? Da się, Jezu, dzięki. Braga! Braga! To czekajcie, nikt ode mnie nie wymaga, żebym uprawiał Braga. Tutaj! Walimy tutaj w Hiszpanię. I bang! To będzie bardzo ładny strzał, jak mój przeciwnik nie znajdzie Bragi. Tak mi się wydaje, że to będzie bardzo ładny strzał. Tak, to jest to Portugalia. Tam były takie słówka troszeczkę przypominające... Chociaż czy to jest Portugalia? Tak, są blachy portugalskie. I patrzcie, gościu dał 600 km od... Dał po prostu w Hiszpanii. Ja dałem jeszcze w dobry region Hiszpanii. Gdybym mógł w ogóle strzelać, to bym dał idealnie w region Portugalii. Ale cyk, na razie jest dobrze. A czy ty po tej rundzie będzie lepiej? Ta runda wygląda znowu na Europę. With permit, okej. A nie, to jest flaga Kanady. Tak? Tak, jesteśmy w Kanadzie. Kurczę, wiecie co, jeżeli chodzi o Kanadę... To raczej bym stawiał, że jesteśmy gdzieś blisko Toronto, coś takiego, bo te regiony raczej w Kanadzie występują najczęściej. I będę musiał walić w Stany Zjednoczone, to jest oczywiste. Tylko w jaką część Stanów? Dobrze, że tutaj jeszcze nie mam mnożnika, to jak ziomek trafi w dobre miasto, znajdzie gdzieś. O, zobaczmy, czy zamiast znaku stop był aret. Nie, jest stop. Okej, kanadyjski znak stop. To prawdopodobnie jest Ontario. Tak, ale to też może być jakiś Edmonton cały czas, ale on już strzela. Wiecie co, pójdę, że gdzieś jesteśmy blisko Toronto i dam gdzieś tutaj, w Niagara Falls, w Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy. Tak, to był w ogóle inny region, to było Vancouver. Wiecie co jest najgorsze? Że jakbym znalazł Vancouver, to dałbym Waszyngton i już bym wygrał. Szkoda, że ziomek tak szybko strzelał, bo była realna szansa go wyrzucić. A czy tu będzie realna szansa go wyrzucić? Jest runda w Kenii. Jest to taki typowy, jeżeli chodzi o metę, auto kenijskie. Chyba najbardziej popularna meta, jeżeli chodzi o to. I wiecie co? I to jest dziwna meta. To jest prawdopodobnie jakiś park w Kenii. Więc to może być gdzieś tutaj, Mount Kenya.
Więc wiecie co? Pójdę w Ugandę. Tak, pójdę w Ugandę i gdzieś w te regiony Ugandy, żeby mieć... No, to był ten park, zobaczcie. Byłoby to do strzelenia, no ale nie mogłem dawać Kenny niestety. W tym wypadku mamy healing, więc w sumie bardziej oponentowi zależy niż mi, chociaż nam troszeczkę też, ale nam nie aż tak bardzo. Czekajcie, muszę znaleźć tylko dobry kraj, żeby przypadkiem w niego nie strzelić. On już strzela. Okej, więc strzelmy... Aha, to jest prawdopodobnie Holandia, więc dajmy w Niemcy. Oj, on dał Łotwę, więc git, my się wyhealujemy, ziomek nie, więc to było dziwne zagranie. A kolejny kraj to jest oczywiście Argentyna, co zresztą widzimy po rejestracjach samochodowych ze specyficzną kropką po środku, ponieważ tak działa blur geogeserowski, także jesteśmy w Argentynie i raczej gdzieś północnej. Także wiecie co, żeby było najlogiczniej, pójdę w Urugwaj, a to będzie Urugwaj, ale bym się wkurzył, ale nie, to jest na pewno Argentyna.ar. Więc myślę, że to nie będzie najgorszy strzał, ale raczej ziomek też do Argentyny, tutaj już się mnożnik zbiera. Także oby nie dał dobrych regionów Argentyny. Oj, on dał w ogóle co innego, a to była Córdoba. Czyżbyśmy wygrali? Tak jest, wygrywamy na tym challenge'u, ale powiem wam, że w tym przypadku akurat trafiliśmy na bardzo średniego zawodnika, także wygrana mniej cieszy, ale rzeczywiście da się wygrać w momencie, w którym nie strzelamy w dobry kraj. Challenge wykonany, to zagrajmy sobie na moim głównym koncie, tak żebyśmy na tym Smurfie nie niszczyli zabawy, tamto konto jest bardziej pod jakieś challenge, a tutaj sobie zagramy. Zobaczymy, czy dzisiaj dostanę jakieś punkty za duele, jeżeli oczywiście wygram. A pierwszym przeciwnikiem jest gościu z 1K Elo. Także może być całkiem ciekawie. Mamy tutaj jakieś specyficzne, jak się domyślam, te znaki. Wiecie co, ja ich nigdy nie studiowałem, także nawet nie wiem, gdzie do końca jesteśmy. Dobele, ej, ja widziałem kiedyś to miasto. Dobele nie było gdzieś... Jest, cyk, Dobele. Ale tutaj pamiętam Łotwę. Come on. On dał w Estonię, także widzisz, byczku. Piękny strzał i warto... Nie, pamiętam, na pewno kiedyś była jakaś gra, gdzie mieliśmy Dobele i ja tego szukałem i pamiętałem, że było w Łotwie. No i bardzo się cieszę, bo to był ładny strzał. Tutaj mamy natomiast Senegal, jeżeli chodzi o czystą metę, bo też często widzę, że dużo ludzi mówi, że ja w ogóle nie mam pojęcia o geografii i tak dalej, tylko gram z całą metą, ale wierzcie mi lub nie, po prostu jak już długo w to gracie, to jest o wiele łatwiej grać z samą metą, niż skupiać się na znakach. To jest po prostu taki, wiecie, element, że jeżeli macie już to wypracowane, to nie skupiacie się aż tak na innych rzeczach. O, to jest Mongolia, on oczywiście już strzela. Gdzie jest ta meta na kominy? Grafie, ratuj, ja nie mam pojęcia, czy tutaj jest meta. Ja walę po prostu w One Bator i nawet nie wiem, gdzie to może być. Tak, to było One Bator, więc tutaj żadna meta nie była potrzebna. Wypadałoby mu w tej rundzie zadać jakiegoś hita, bo następny jest healing i on po prostu się odrodzi, że tak powiem. A to chyba jest Szwajcaria, bo jest low camera, także... No nie działa to dla nas za dobrze, bo po prostu ziomek się schiluje. On już strzela, a ja jestem wręcz pewny, że to jest Via? Via? To może być gdzieś... Via to Włochy. Ty, to może jest San Marino? Po prostu? Nie, tak, to był właśnie... Nie, to była Szwajcaria, oczywiście, bo była low camera, ale to były już te regiony północnych Włoszech, gdzie się mówi tak po włosku. Ja pierdzielę. To mogłem, ale widzicie, tutaj jest presja czasu. Ziomek szybko strzela, więc wiecie, jest jak jest. To jest na przykład język... on już strzela, no niestety. Nie chce nam dać troszeczkę, no ale to jest Reykjavik zapewne. Także tutaj ziomek się schiluje do maksa, ja zresztą też, także tak naprawdę pierwsze rundy jakby w ogóle się nie liczyły. Gościu jest widać takim graczem, który wie, gdzie jesteśmy, to szybko strzelamy. Teraz wiem, że jesteśmy w Kirgistanie. I tak, że myślę, że gdzieś tutaj walniemy, to nie jest miasto Osz z tego, co kojarzę. To jest prawdopodobnie gdzieś blisko Biszkeku, może być gdzieś w granicach tych wschodnich. Więc tam, no nie wiem, pójdę gdzieś te rejony Biszkeku. Ojej, on dał Moskwę! Czemu? Wygrywamy! Ej, czemu ten ziomek dał Moskwę? I awansujemy do 1000 elo. Tak jest, wielki powrót. Te duele poszły zdecydowanie za szybko. Także zagramy jeszcze jedne, żeby wiecie, nie było tak, że zaawansowałem i jestem takim kozakiem. Albo się utrzymamy w 1k elo, albo nie. A gramy z gościem, który potencjalnie jest słabszy od nas. Także zobaczmy, jak ta gra pójdzie. A grę zaczniemy, czyżby w Rosji? Nie, to raczej nie jest Rosja, jest autogazy. Okej. Okay. To jest język łotewski, więc ja walę po prostu blisko Rygi. Jest łotewski, ponieważ występują takie, jakby to powiedzieć, nad literkami. Nie wiem, czy widzicie te symbole. One też są w języku litewskim, ale o wiele częściej w języku łotewskim. I są to oczywiście te,
No, on dał Litwę, więc tutaj nie zauważył tego znaku. Zabieramy mu dosłownie tyle co nic, ale coś zabieramy. Więc zawsze nam to może pomóc, chociaż oczywiście będzie jeszcze healing. Ale w tej rundzie mamy do czynienia z Nigerią. I wiecie co, takie te... Ja nie umiem nigeryjskiej aż tak mety, jak niektórzy, ale wydaje mi się, że takie właśnie były w Abudży. I ja pierdzielę, walę w Abudżę. Bo czemu by nie? Bo Abudża mi się wydaje. Tak właściwie może niewiele z was sobie zdaje sprawę, ale... Abudża jest stolicą Nigerii, bo wiele osób myśli, że Lagos. Natomiast Lagos było do 1991 roku stolicą, ale od tego czasu oczywiście jest to Abudża, także warto pamiętać o tym. A gościu dał Kenię, a my daliśmy Abudżę i to było idealnie to. No już ma tylko 1500 punktów, także no, ziomek, tego już nie schilujesz. Co nie oznacza, że nie masz szansy wygrać, bo wiadomo, jest jak jest. A tutaj mamy chyba do czynienia z... Meksykiem albo Brazylią. Wiecie co, uczyłem się kierunkowych w Brazylii, więc gdyby to było realnie, ale to nie jest Brazylia. Wiecie co, to nie jest, chociaż prawdopodobnie to nie jest Brazylia, ponieważ w Brazylii znaki są czarne z tyłu, a tutaj ewidentnie nie jest czarny znak, ale strasznie to wygląda jak Brazylia, więc to może być bardzo ciężka runda, tak wam powiem szczerze. Nie wiem w co innego pójść, także pójdę może gdzieś te rejony Yucatanu. Nie, to była Brazylia, oczywiście, że tak, czyli język był jednak... portugalski, okej, tam było strasznie mało go napisanego, także ja aż tak dobrze nie potrafię go rozróżnić. Tutaj mamy do czynienia z Easy Tajwanem, więc wiecie co, jak wiemy, że to Tajwan, może nasz oponent tego nie wie, walmy w Tajpej. Mam wrażenie, że w większości przypadków rzeczywiście jest to północna część Tajwanu, także zobaczmy, może mu zabierzemy troszeczkę punktów, bo on da w środek albo da w dobre miejsce. Ale myślę, że akurat Tajpej jest, no zobaczcie to, Tajpej tak oddaje i zabieramy mu kolejne 300 punktów, także ziomek ma już tylko 1000. Ale teraz na nasze nieszczęście jest healing, więc ja muszę bardzo szybko określić tylko dobry region i strzelam. To jest niestety typowy znak w Kambodży, to jest Cambodians People Party. Tutaj będzie chyba na dole napisane z tego co pamiętam. Tak, Cambodians People's Party, także no... Widzicie, jak się długo w tą grę gra, to już znasz te znaki. No i goście się schiluje do 2000, my do maksa. No ale okej, przewagę sobie wypracowaliśmy, oby tylko na jakiejś głupiej rundzie w Puerto Rico jej nie stracić. Pozdro dla kumatych. A tutaj mamy do czynienia z Gwatemalą, ponieważ jest meta kar, jeżeli chodzi już o taką typową metę. Do Mikilo. Dobra, ja walę w Gwatemale. Jeszcze tutaj taką ciekawostką, że Quetzale to jest domena, znaczy domena, jest to waluta Gwatemali, więc jak zobaczycie Quetzale, to już możecie mieć pewność. Jeszcze się staram pomyśleć, czy to nie jest Dominikana. Nie, nie jest Dominikana, więc walę w stolicę, jaką jest Gwatemala. On też to wiedział, także tutaj ani ja, ani on praktycznie nic nie zyskamy, chociaż on zyska, bo mnożnik się zwiększa i ma potencjalnie większą szansę na wyrzucenie mnie. Kolejna runda to dla odmiany jest znowu Gwatemala. Zobaczcie, jak ta Gwatemala nas teraz miarzy. No i niestety on też to będzie wiedział. Także jest to dla nas problematyczne z racji tego, że mnożnik się będzie zwiększał. No ale okej, no cóż możemy poradzić, tak nam losuje. To było to miasto w Gwatemali, to też nie jest aż takie istotne, chociaż tracimy 250 punktów na nasze nieszczęście. Kolejna runda w Gwatemali nie jest, są słupki drogowe, które należą niestety do kilku krajów, także to nie będzie aż takie łatwo określić, w jakim jesteśmy. To są słupki, które mogą chyba być w Hiszpanii. Tylko czy one są pomarańczowe czy czerwone? Jak były z reguły bardziej pomarańczowe, to była to Hiszpania, a takie bardziej czerwonawe były w Czarnogórze, jakiejś Albanii. On już strzela, kurde, boję się trochę, bo nie jestem pewny. Chociaż ten widok chyba nie jest taki hiszpański. Kurde, jest za mało czasu, on nas może... Ajajaj, nie wiem w co iść. Pójdę, że gdzieś te rejony Barcelony. O kurde, on to znalazł. Nie gadaj, że nas wyeliminuje. Ale szkoda, ojej, znalazł to. Ej, ale jestem pod gigantycznym wrażeniem, bo gościu dosłownie chyba po środku niczego udało mu się znaleźć to miejsce. To było na granicy z Bośnią, wow, on dał w ogóle Chorwację, jestem pod wrażeniem. No i cóż, możemy dominować, ale tak jak mówię, w momencie, w którym ten nożnik się zwiększa, to czasami sekundy mogą zdecydować o tym, że przegrywasz. Gdybym poszedł w Czarnogórę, raczej bym miał jeszcze szansę, no ale niestety nie wiem, dlaczego poszedłem w Hiszpanię, no i przegrywamy.